Siema, siema, tu w tej stronie Szymy Tata, jest już pierwszy odcinek z Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, to jest nowy interfejs. A co to? Aktualizacja. Sorry. Mam nielegalną grę. Tak więc dajemy nowy. Potestowałem sobie nieco i bardzo mi się podoba ta gierka, tylko troszkę będzie się cenić zdjęcie. Jedno mnie wkurza, czego Bohun dał swoją mordę? Czemu? O, jestem młody, więc tego model ciężarów. Tam, iPhone, Man, Mercedes, Renault oraz Volvo. Najbardziej lubię Volvo, bo mnie we Wrocławiu jeździ pełno. Nazwa firmy Instytut Trans. No i proszę. Kontrolery, kierownica. Tam na prawdziwy automat. Ta kierownica, którą teraz używam, jest to Tutmaster Quiz Feedback. Oj, spojrzenia w górę, dół. Prawo, prawo. Mek. Bieg w górę. Teraz została skonfigurowana i można kontynuować. Konfiguracja może być zmieniona w każdej chwili poprzez zakładkę poświęconą kontrolerom znajdującą się w menu opcje. Użyj przycisk X-axis do kierowania, czyli tak konkretnie koło kierownicy. Przesuń przycisk Hudli, czy jak aby coś tam, coś tam, nie ma szczęścia. Największą zmianą od EDS-a 1 jest nowy interfejs, nowy wygląd oraz parę oryginalnych ciężarówek. Została wydana w listopadzie 2012 roku i w ciągu paru lat wydali dwie płatne DLC. Pierwszy to był Going East, ekspansja polska, który mieliśmy pozostałe miasta Polski, Czech, Słowacji oraz dorzucili Węgry. Państwa, które stracili się, a to co dorzucili SS Software z jedynki, to była Hiszpania i Portugalia, a w zamianie dostaliśmy Luksemburg i Słowację. Powracając do DLC, jakieś 2 miesiące temu wydali DLC Skandynawia, który mieliśmy do dyspozycji. Całą Danię oraz południowe Zatubie, Norwegii i Szwecji. Tak więc jestem patriotą
Więc biorę Wrocław. Wybaczcie mi, że na chwilę przerwałem, ale na chwilę mnie rozstraszam. Znaczy my skończyliśmy, a tak. Chcę przejść z sobą, tak. Każdy tą grę kojarzy, więc nie mam wyboru. Tak. Witamy przy Euro Truck Simulator 2. W końcu masz okazję sprawdzić się w wymarzonej branży, zgromadzeniu ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety masz... Nie masz nic na takie ciężarówki. Na razie muszę pracować dla innych firm jako najemny kierowca. Twoim zdaniem jest bezpieczne dostarczenie ładunku oraz nie pomidory na konstrukcji w Roxy w Poznaniu. Wybrańcząca zapewni ci pojazd i ukryje wszystkie koszty. Nie zawiedź go i dojedź na czas. Dojazd na czas? Idę. No co jest? O, to ten nowy interfejs. Klawiatura. Musiałbym nieco ustawić. No co jest z tym gejami? Cholera. No, teraz lepiej.
czas na dostawę. Skorzystaj z doradcy drogowego, żeby sprawdzić, gdzie jesteś i dokąd musisz się udać. Naciśnij klawisz F1, aby przejrzeć się dalej. Oto ten nowy kierowca. Oto nowy doradca drogowy. Posiada się nawigację satelitarną o nazwie doradca drogowy. Nawigacja jest dostępna w każdym momencie. Doradca wyświetla twój obecny status oraz udziela informacji na temat obecnego zlecenia i wskazuje, gdzie należy się udać. Podczas wstrzymania gry możesz kontrolować doradcę drogowego za pomocą myszy. Możesz też podczas jazdy od razu używać klawiszy skrótów, które są przypisane najczęściej używanych funkcji. Dostępne klawisze są skierowane bezpośrednio przez doradcę drogowego. Aktualny status. Aktualna prędkość, bieg, uszkodzenia, paliwo, zmęczenie, stan szynki i mail. Czas i stany twojego konta. Zawartość obecnie wybranej strony, przełączniki strony, zmieniaj treść między nawigacją, opisem obecnego zlecenia, jednostyką ciężarówki i krótkimi wiadomościami. Oto opis zlecenia. Oto diagnostyka. Musicie sprawdzić, czy ciężarówka oraz i towar nie są uszkodzone. Jeżeli ktoś ma problem, no to trzeba by wzywać pomoc drogową. Już wszystko wiem. Dobra, koniec obijania. Tak więc jedziemy do Poznania. Mniej więcej tak zostawię. Nie, no to wszystko w grach z serii Etfios Day oraz Euro Truck Simulator, to wszystko było gdzieś tu. Zegar, stany naczepy, ciężarówki, zmęczenie, tutaj zlecenie i gdzie mamy jechać. A na końcu godzina, jak pamiętam. A wszystko dali tutaj. Tutaj, kurczę. Tak więc koniec obijania. Jedziemy. Jedźcie szybciej, labusy. Nie no. Prawdziwy tracker musi być opanowany.
Dobra, będziemy w ciągu 2 godzin. Więc kiedy mam? Aha, w ciągu 7. Fajno. Nie no, ta moja kierownica była dużo tańsza. Od bardziej profesjonalnej. Trochę za szybko jadę, a zaraz będzie rondo. Nie no, jestem taki jak mój brat. Za kierą. Ja też za szybko. Że jedzie on za szybko, ale ostrożnie. Wspominałem na początku odcinka, gra nie jest to oryginalna. Chciałbym dorzucić DLC Skandynawia, ale jedno się boję, że gra będzie się tnieć podczas nagrywania. Niestety teraz używamy Wrapsa, bo nie miałem innego wyboru. Niestety nie mamy sprzęgła. Musiałbym kupić Logica G27, ale niestety jest to bardzo droga kierownica. 2 razy droższy niż mój nowy komputer, który by teraz nagrywamy od prawie 2 miesięcy. Musiałbym dosłuchać je troszkę częściej, bo nie chcę, żeby niektóre gry się tnęły. Nie no, w sprawie karty graficznej to się trochę mi się pomyliło. Bo było napisane, że ma 256 MB pamięci,
A ten ma jakie naprawdę 800 coś tam, czyli w okolicy 1 giga. Nie no, sprawdziłem wymagania i wszystko spełnia. Wszystko! Tylko będzie to troszkę tknieć, ponieważ mamy tyle RAMu, co ile potrzebuje gra. Więc sorry, ale musicie tak wytrzymać do końca miesiąca. Bo to kupię nowe części, czyli RAM, dysk twardy oraz kartę graficzną. I zaktualizuję to do Windowsa 10. No szybko. Jedź, jedź. Uwaga na moją naczepę. Mało brakowało. Jeszcze jadę trochę jak idiota, ale przynajmniej rozważnie. Niestety nie ogarnąłem jak jeździć na manualnej. Ale ja już wiem, do czego jest sprzęgło. Pierwsza rzecz to zmiana biegów. A druga rzecz to pojazd po zakrętach. Niestety nie mamy sprzęgła. Nie no, postanowiłem otworzyć serię, żeby mieć sporo widzów. Jakoś mi się nieco pomogła, ale niestety rzadko mnie odwiedzają. Więc postanowiłem przenieść się do takich gier, którzy moi internetowi idorzy, czyli miałem na myśli Roka oraz Pochuna. Pozdro dla nich. Chciałbym grać multiplayera i mój kolega zresztą też, ale gra nie jest oryginalna. Wszystko miałem na nielegalu. Bo tak jak usłyszałem... O Jezus. Pierwszy wypadek, jak przyczepa. Póki co wszystko w porządku. To dobrze.
umarł. Na czym ja skończyłem? A, no ta. Słyszeliście takie jedno zdanie z bloka ekipy od Wojtasa? Ja wam powiem za niego. Na Nilgalu nie... w Polsce nie da rady, bo jest bieda. No właśnie. Niestety jestem biedny. Wiemy, że to mowa. Ale przynajmniej jestem bogaty w wiarę, mądrość oraz rozsądek. Niestety od czasu do czasu nie byłem... Byłem wcześniej nierozsądny, bo ciągle mnie rozpraszali, kurczę no. Bo ciągle mnie przeszkadzają, ciepiają. Gdybym miał GTA 5 i bym nagrał, to bym pokazał syna jednego z głównych bohaterów. Żeby nie wyrosnąć i na... Nie no, chciałbym mieć GTA 5, ale jest za drogie. Nie mamy słaby sprzęt. Kartę graficzną to mam, ale niestety nie będzie działać, bo jest zintegrowana. To pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że nie mamy RAMu, bo mamy 2, on potrzebuje 4 przynajmniej. Gdybym miał zwykłą grę ETS-a 2 bez żadnych DLC oraz innych dodatków... Wiem. Gdybym miał 3 zlicencjonowane ciężarówki. Renault, Scania oraz Mana. A to co dorzucili w DLC... Going East, to dorzucili Volvo, Dava oraz Iveco. Kończę nagrywać i dobrze.
Tu wyślijcie strefę rozwodu, który jest rozwodową, umowanym świętem. Sprawdź na wkacie, jeśli nie chciałbym czegokolwiek więcej. Od razu zakończyć dostawę, wciskając wskazany klawisz, ale w ten sposób utracisz cenne punkty doświadczenia. Lepiej zrobić tak jak prawdziwy kierowca. Zawrócić, jedzie na ciepło na podświetlony obszar, gdy zajmie się wymaganą pozycję, powinna pokazać wiadomość z prośbą o odczepienie naczepy. Wtedy wszystko będzie gotowe. No właśnie, to coś mi to wyskoczyło. Chciałbym tak na automacie zaparkować, ale niestety spieracy najpierw szkoda czasu marnować. Doskonale. Właśnie, to już dawno. Do wyboru. Redek przeżywa. Zarabiaj pieniądze dla firmy przy użyciu własnego sprzętu. Załatuj przesyłkę i dostarczy ją w jednym kawałku. Ale w tym wszystkim zajmiemy się na następnym odcinku.
Trzymajcie się, spróbujcie lajkować na Facebooka, zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2.